Witam Was serdecznie w nowej serii poświęconej charyzmatom. Chciałbym rozpocząć od pewnej historii zaczerpniętej z apoftegmatów Ojców Pustyni. Chciałbym tę historię na początek Wam opowiedzieć, później prosić, abyście tę historię zapamiętali i wrócimy do niej na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Historia opowiada o chyba najsłynniejszym Ojcu Pustyni, który nazywał się Abba Poimen. Abba Poimen na swoje utrzymanie zarabiał wyplataniem koszyków w swojej jaskini na pustyni. Te koszyki zawoził do miasta i tam je sprzedawał zaprzyjaźnionemu właścicielowi sklepu. I tak zrobił. Zaprzęgł w osiołka swój wóz, na wóz załadował koszyki, wziął do ręki laskę i ruszył do miasta. Pod sklepem oczywiście wóz z osiołkiem i koszykami zostawił, oparł pod ścianą swoją laskę i wszedł do sklepu, by z właścicielem negocjować cenę koszyków. W tym czasie pod sklep przyszedł złodziej i Abbie Poimenowi ukradł i wóz, i osiołka, i koszyki. Kiedy Abba Poimen po negocjacjach wychodzi ze sklepu i widzi, że nic nie ma z tego, co przed sklepem zostawił, nagle spostrzega w oddali złodzieja, który oddala się z wozem, z osiołkiem i z koszykami. Wtedy łapie do ręki swoją laskę i zaczyna gonić złodzieja. Złodziej, widząc, że Abba Poimen za nim biegnie, oczywiście rusza pędem, żeby uciec. Ale Abba Poimen był dosyć wysportowanym mężczyzną, więc ruszył z kopyta i po pewnym czasie zaczął doganiać swojego złodzieja. Złodziej, kiedy zauważył, że nie ma szans uciec przed Abba Poimenem, zatrzymał się z wozem, z osłem, z koszykami i już chce Abbie Poimenowi oddać wszystko to, co ukradł. A wtedy Abba Poimen z uśmiechem na twarzy wręcza mu do ręki laskę i mówi: bracie, gonię cię, bo zapomniałeś jeszcze o mojej lasce. Historia opowiada o dwóch zasadniczych cnotach, którymi chcieli charakteryzować się ojcowie pustyni. Pierwsza z nich to apatea, a druga patos. Obydwa te słowa znamy z języka polskiego, chociaż źródło mają oczywiście w języku greckim. Słowo apatea w naszym języku polskim znane jest jako apatia. Z negatywnym wydźwiękiem, bo oznacza kogoś apatycznego, kogoś nieczułego. Tutaj ma raczej chodzić o pozytywną cnotę, takiej umiejętności niereagowania na to, co negatywnego dzieje się na zewnątrz mnie. Że potrafię być taki właśnie oddzielony, że potrafię przyjąć to, co mnie spotyka na zewnątrz, ze spokojem ducha. To ta cnota pierwsza, apatea. A druga to cnota patos. Też znamy to słowo. Oznacza ono być ponad kimś, czy ponad czymś. Ojcowie pustyni chcieli właśnie być, w cudzysłowie mówiąc, w przenośni, głową w chmurach. To znaczy być tak zjednoczonymi z Bogiem, żeby ta rzeczywistość doczesna świata ich nie dotykała. Być ponad tym. Zapamiętajcie, proszę, tą historię. Wrócimy do niej na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Seria, tak jak powiedziałem i tak jak już zauważyliście z opisu, to seria o charyzmatach. Cóż to takiego jest charyzmat? Otóż dary charyzmatyczne to są łaski dane darmo. Ja chciałbym mówić w czasie tych naszych spotkań o najgłębszym znaczeniu charyzmatów. Nie chcę mówić tylko i wyłącznie o tej powierzchownej ich warstwie, o tym, w jaki sposób się z nich korzysta, jak one się demonstrują. Chcę powiedzieć o tym głębokim, duchowym znaczeniu każdego z charyzmatów. A przyszło mi to do głowy, kiedy czytałem 16 rozdział Ewangelii świętego Marka. Pozwólcie, że Wam go przeczytam. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. W imię moje demonów usuwać będą, językami mówić będą nowymi, węże brać będą do rąk i choćby coś śmiertelnie trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce położą i oni dobrze czuć się będą. Pierwsze pytanie, jakie mi się pojawia, to pytanie o to, po co nam charyzmaty w czasie epidemii? Po co nam te nadzwyczajne objawy Bożej mocy w czasie, kiedy każdy z nas siedzi sam w domu? No bo Jezus mówi wyraźnie, że ci, którzy
pójdą głosić Jego Ewangelię. Ci, jako potwierdzenie słów Ewangelii, dostaną taką moc czynienia cudów, unikania zła. No ale jeśli my musimy siedzieć, każdy przed może ekranem swojego komputera czy telewizora, czy daj Boże, od czasu do czasu nad książką, to po co nam te charyzmaty? To pierwsza moja wątpliwość. Druga, no to przecież Bóg daje te łaski wszystkim tym, którzy głoszą Jego Ewangelię. A wiemy o tym, że przecież nie wszyscy głosiciele Ewangelii są, można powiedzieć, godni tych darów. No właśnie, dary darmo dane, czyli charyzmaty, to nie są dary dla ludzi doskonałych, dla ludzi nieskazitelnych, dla ludzi nie przejawiających żadnych braków, ludzi takim potocznym tego słowa rozumieniu świętych. Nie, dary są dane każdemu, kto głosi Ewangelię, każdemu, kto z wiarą ją przyjmuje. No ale z drugiej strony, popatrzcie, przecież jeżeli Bóg daje każdemu te dary za darmo, to przecież używając darów, które są darami Boga, jest takie piękne polskie powiedzenie, kto z kim przystaje, takim się staje. A więc może dane są one ludziom niedoskonałym, ale z czasem, kiedy zaczynamy ich używać, kiedy zaczynamy te znaki czynić, no to zaczynamy się również zmieniać zgodnie z tym, od kogo te dary pochodzą. Pochodzą od Boga, więc zaczynamy być tacy jak On, zaczynamy być jak On święci. No i tutaj się rodzi moja wątpliwość, bo kiedy patrzę na niektórych chrześcijan, którzy z mocą głoszą Ewangelię, którzy rzeczywiście nawet czasami pociągają za sobą tłumy, setki czy nawet tysiące ludzi na różnych wielkich spotkaniach charyzmatycznych. Kiedy patrzę na tych chrześcijan, którzy często czynią wielkie rzeczy, także cuda, a później słucham ich, jak potrafią z tej samej ambony wieścić same kary Boże, pokazywać Boga jako tego, który jest tylko i wyłącznie sędzią sprawiedliwym. Jeżeli później słyszę tych samych kaznodziejów, którzy nie są posłuszni Kościołowi, którzy głoszą swoje własne nauki, nie zważając w ogóle na nauczanie Kościoła. Kiedy później widzę, jak wprowadzają podziały, sieją ferment, ogłaszają, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem, to zadaję sobie pytanie, czy to są prawdziwe charyzmaty? Czy to naprawdę jest dar od Boga pochodzący? No bo na czyje podobieństwo oni się zmieniają? Czy Bóg jest tym, który wprowadza podział? Czy Bóg jest tym, który sieje ferment? Czy Bóg jest tym, który dzieli ludzi na wrogów i na przyjaciół? Może mam błędne wyobrażenie Boga, ale Bóg, w którego wierzę, nie jest taki, jak głoszą niektórzy z tych kaznodziejów. A zatem, jakie jest duchowe, najgłębsze znaczenie charyzmatów? Najgłębszym duchowym znaczeniem charyzmatów jest miłość. Bo Bóg z miłości daje człowiekowi charyzmaty i daje je po to, aby do miłości każdego z nas prowadziły. Charyzmaty są zawsze związane z tą bezpośrednią osobową relacją pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Byśmy powiedzieli pomiędzy dawcą a biorcą. I nie możemy ich oderwać od tej osobowej więzi. Nie ma charyzmatu, jeżeli nie ma miłości. I teraz przypomnijcie sobie świętego Pawła, który w znanym 13 rozdziale swojego listu do Koryntian pisze, chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Byłbym jak miedź brzęcząca, albo jak cymbał brzmiący. No są to dosyć mocne określenia. Myślę, że teraz chcę właśnie wrócić do tej historii o Abba Poimenie. Przypominamy ją sobie. Złodzieja, który uciekł i Abba Poimena, który go gonił. Ta historia tak naprawdę pokazuje nam człowieka, który zauważył, zrozumiał w swoim życiu, że Bóg może do niego mówić przez wszystko. Może nawet do niego powiedzieć przez złodzieja, czyli przez
pozorne nieszczęście, które się wydarzyło. On zrozumiał, że Bóg chce mu powiedzieć: Poimenie, ty za dużo gromadzisz, ty masz zbyt wiele. I kiedy Abba Poimen w swoim sercu to usłyszał, nie usłyszał słowa, tylko zobaczył, co Bóg do niego mówi przez tego złodzieja. Zaczął go gonić, ponieważ stwierdził, że to jest ten moment, w którym Bóg do niego mówi. I on musi ten moment uchwycić. Dlatego był gotowy nie tylko oddać wóz, koszyki i osła, ale nawet oddać swoją własną laskę, bo zrozumiał, że tam ukryta jest łaska Boża. Tam jest ukryty głos Boga, który do niego mówi, nawet przez to pozorne nieszczęście. I kiedy znajdujemy się w tych warunkach epidemii, kiedy, przepraszam za takie porównanie, ale wszystkie fusy wypływają na wierzch, to znaczy kiedy zostajemy skonfrontowani z sytuacją samotności, oddzielenia od tego, co mieliśmy do tej pory, sytuacji, w której jesteśmy odizolowani, wychodzi na wierzch prawda. Wychodzi na wierzch to, czy jest w nas miłość, czy jest w nas jedność, czy jest w nas prawda, czy też to wszystko, co do tej pory tymi nazwami nazywaliśmy, czy przypadkiem to nie były tylko pozory miłości, pozory prawdy i pozory jedności. I dlatego jest to szansa. Z jednej strony, no właśnie, nieszczęście nas spotkało, ale z drugiej strony jest to szansa, aby wyłapać, co Bóg chce do nas powiedzieć. A myślę, że wszystkim nam chce właśnie przypomnieć o miłości. O miłości. Że miłość jest początkiem wszystkiego i jest również początkiem wszystkich charyzmatów. Bez miłości charyzmaty nie mają sensu. Bo chociażbyśmy mówili językami ludzi i aniołów, a nie mieli miłości, jesteśmy puści, bez znaczenia i do niczego nikomu się nie przydamy. I rzeczywiście, jak sól zwietrzeje, to trzeba ją tylko wyrzucić. A chrześcijanin bez miłości jest jak właśnie zwietrzała sól, bez żadnego smaku. To jest wstępne nasze spotkanie. Kolejne będą już o konkretnych, kolejnych charyzmatach, o którym chcemy razem z ojcem Tomaszem Grabowskim wam opowiedzieć. Pokazać właśnie, jak z tych charyzmatów korzystać i do czego one są nam potrzebne w czasie, kiedy przeżywamy epidemię, kiedy jesteśmy w kwarantannie, kiedy jesteśmy sami może w domu, a niekoniecznie we wspólnocie. Zapraszam was do odsłuchania tych naszych konferencji i jeżeli możecie, to subskrybujcie nasz kanał. Z Bogiem!